SQL Developer kryje jeszcze więcej tajemnic, które na pierwszy rzut oka są dla nas niewidoczne. I kiedy nie wbijemy się w jakieś tam funkcje SQL Developera, to być może nigdy ich nie zobaczymy. Teraz w tym filmie chciałbym się skoncentrować na dwóch elementach. Po pierwsze na innym obliczu grida na dole, a po drugie na umiejętności, na możliwości korzystania z funkcji drag and drop w tymże oknie SQL Developera. Co możemy zrobić z tym elementem gridowym jeszcze? Kiedy znów wejdziemy do toolsów, do preferences, mamy coś takiego w sekcji database jak worksheet. I to jest informacja na temat naszego worksheetu. Mamy informacje o przeróżnych rzeczach, ale mamy też najważniejszą rzecz, którą chciałbym pokazać, mianowicie grid in checkerboard or zebra pattern. I teraz, kiedy to klikniemy, proszę zobaczyć, jaki będzie wynik naszego grida. Jest on bardzo przypominający jakiś raport z Krystala albo z Excela. Dużo lepiej się go czyta. Myślę, że można rzeczywiście go sobie zastosować w niektórych sytuacjach. Ja osobiście akurat w wynikach zapytania wolę, kiedy jest biało i czysto, ale wiem, że wielu ludziom dużo lepiej się pracuje, kiedy właśnie takie rozwiązanie ten grid nam tutaj daje. Zatem Tools, Preferences, sekcja Database oraz Worksheet. I druga rzecz to jest funkcja drag and drop, która tutaj się pojawia. Tu mamy informację o tym, że co będzie się dziać w momencie, kiedy będziemy przenosić jakąś tabelę z tej sekcji Connection z lewej strony do prawej. Po pierwsze mam informację, że możemy zapytać się zawsze, czyli zawsze będzie się pojawiało pytanie, co chcesz zrobić. I teraz, kiedy to zrobimy, mianowicie przerzucimy sobie etaty tutaj, on pyta, czy chcemy zrobić select, czy chcemy jakiegoś joina zrobić, czy napisać update, delay, insert albo cokolwiek. My sobie zróbmy selecta, zastosujmy i cały select zostaje tutaj nam pokazany. Z tym, że proszę zwrócić uwagę, że musiał to usunąć, albo nie, jak to usunę, to jest ten pierwszy select, który się pojawił, że pojawiły się selecty ze wszystkich tabel, które są z tabelą etaty połączone. Gdybyśmy sobie wrzucili tutaj, powiedzmy, informację, że chcemy zainsertować dane, no to również bardzo podobne rozwiązanie jest, czyli nie trzeba by pisać całego insertu i tak dalej. W momencie, kiedy tutaj zaznaczymy, że my nie chcemy every time, czyli nie chcemy prompta, czyli zapytania zawsze, kiedy to wrzucamy, po przerzuceniu etatów już mamy wszystkie selekty, które nas interesują. No i jeszcze jedną rzecz chciałem pokazać, ponieważ to też zawsze jest pytanie, co się stanie, jeżeli będzie po prostu object name. OK, odpalamy sobie etaty i pojawiają się obiekty wszystkie, które w tym momencie są połączone z tąże tabelą. Także jest to kolejna taka możliwość, taki dodatkowy gadżet do pracy ze SQL Developerem, który może po prostu przyspieszyć nam pracę i ją upłynnić, bo doskonale wiemy, ile czasu może kosztować rozpisywanie na nowo insertów, update'ów bądź jakichś innych poleceń, których korzystamy co jakiś czas.